Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Automoto Gadżet. A gadżetem, który mam dziś dla Was, jest jeszcze cieplutka nowość od 70 Mai, czyli kamera A510. Jest to o tyle ważna premiera, że A510 jest następcą najlepiej sprzedającej się kamery od 70 Mai, czyli A500S. Także myślę, że warto zobaczyć, co tutaj mamy nowego. Serdecznie zapraszam. No i tak, może od razu na starcie odpowiedzmy sobie, czym ta kamera głównie różni się od A500S, bo gdybyśmy wzięli i postawili je koło siebie, to wizualnie one są praktycznie identyczne. A510 możemy odróżnić w zasadzie po porcie USB-C. Ale do rzeczy. A510 to tak naprawdę dwie główne nowości. Mamy tutaj świetny sensor Sony StarVis 2 IMX675, ale tutaj znalazł się tryb HDR. On zmienia bardzo dużo, szczególnie w nocy, szczególnie gdzieś tam w złych warunkach oświetleniowych, ale o tym podczas prezentacji nagrań. A drugą rzeczą jest to, że ten zestaw, bo to może być zestaw, o tym zaraz, jest to, że on oferuje funkcję chmury, funkcję nagrań w chmurze. Ja to też zaraz rozwinę. Ale zacznijmy sobie może od tego, co znalazło się w samym opakowaniu. Ja pewnie, jak wiecie, nie lubię jakichś długich unboxingów, także na szybko zobaczcie, co dostajemy, zamawiając taką kamerę. No i otwieramy sobie pudełko. Trochę papierologii, tutaj to myślę, że nawet nie ma się co zagłębiać. Oczywiście osłonki do przyczepienia na szybę. Kamerka tutaj zabezpieczona taką folijką. To jest kapitalna rzecz, ja o tym powiem zaraz. Kamera tylna. No i kable pozwoliłem sobie już wyjąć, żeby tutaj znowu nie chować. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, czyli taki uchwyt, czy może po prostu kawałek plastiku do podważenia pod sufitki, do pochowania kabli po prostu. I to w zasadzie tyle. Ok, teraz żeby to wszystko działało, oczywiście musimy sobie wsiąść do samochodu i tę kamerę zamontować. I podczas montażu ja przede wszystkim doceniam takie dwie główne rzeczy. Przede wszystkim tego urządzenia nie montujemy bezpośrednio do szyby, nie ma gdzieś tutaj takiej folii samoprzylepnej, tylko mamy taki oddzielny element montażowy, który dopiero przy pomocy zabezpieczeń przyczepiamy do szyby. To jest świetne. Czemu? Bo na przykład mogę tę kamerę w tej chwili trzymać, a gdy sobie chcę, nie wiem, wyjąć kartę pamięci, podłączyć jakieś kable, to potem bardzo prosto to tutaj przymontować. To jest jeden ruch i gotowe. I to jest naprawdę super. A druga rzecz dotyczy kamery tylnej. Czasami tylne kamery są takie, że one są, że tak powiem, zamontowane na stałe z uchwytem i czasem ciężko dobrać kąt tego, co byście chcieli widzieć, żeby kamera widziała to, co chcecie. A tutaj ta kamera jest obrotowa i tak naprawdę do każdego rodzaju szyby, czy ona będzie bardziej pionowa, czy bardziej gdzieś tam pochylona, bez żadnego problemu sobie to wszystko domontujemy i to też mi się bardzo podoba. No i trzecim elementem zestawu jest moduł UP04. Ja nie będę pokazywał montażu, bo nie chcę, żeby ten film trwał 20 minut. Widziałem, że na kanale YouTube'owym producenta 70 Mai to jest pokazane, więc jeśli jesteście zainteresowani, to odsyłam Was tam. A do samych funkcji, jak to działa, też przejdę za chwilę. Bo teraz, jak już mamy to wszystko zamontowane, to przejdźmy do samych nagrań. Zobaczcie, jak to wszystko sprawuje się w praktyce i jakie dodatkowe funkcje tutaj się znalazły. Zacznijmy od tego, że nagrania możemy rejestrować w formacie 4:3 w 30 klatkach na sekundę, ale też w formacie 16:9, także każdy może sobie dobrać to, co mu najbardziej pasuje. W trybie 16:9 i w rozdzielczości 2560x1440 do dyspozycji mamy 30 klatek, a wybierając rozdzielczość 1920x1080 obraz rejestrowany będzie w 60 klatkach. Zastosowany tu czujnik Sony StarVis 2 IMX675 to najnowsza technologia, zgodnie z informacjami producenta, zapewniająca wzrost dynamiki o 10%, a możliwość obrazowania przy słabym oświetleniu uległa poprawie aż o 90%. HDR w widoku do przodu pozwala na wyraźne uchwycenie szczegółów, takich jak tablice rejestracyjne czy znaki drogowe. Mam też wrażenie, że obraz jest bardziej naturalny. Co ważne, konfiguracja dwukanałowa z przodu i z tyłu wzmocniona została algorytmem My Color Vivid Plus Solution, co zapewnia równomierne odtwarzanie z lepszą jakością obrazu. Spójrzcie jeszcze na widok do tyłu, przy czym muszę wyraźnie zaznaczyć, że samochód, który użytkowałem podczas nagrań, miał naprawdę mocno przyciemnioną tylną szybę, tak jak widzicie,
i specjalnie nie rozjaśniam tu obrazu, ani w żaden sposób w niego nie ingeruję, abyście mogli zobaczyć, jak w rzeczywistości wygląda nagranie przy tak ciemnej szybie, które przecież znajdują się w samochodach wielu z nas. Jak widać, w dzień jest nadal, moim zdaniem, ok, większy wpływ na nagranie będzie tu oczywiście w nocy. No i może jeśli już o nocnych nagraniach, to tutaj należy wspomnieć o algorytmie 70mi Night All Vision, gdzie wysoka czułość i niski poziom szumów umożliwiają rozpoznawanie kształtów w nocy, rejestrując na przykład tablice rejestracyjne czy wszelkie niebezpieczne sytuacje. I po prostu przyjemnie się na to patrzy. Natomiast widok do tyłu, tak jak powiedziałem, ciemna szyba, noc, światła i tutaj jest już oczywiście gorzej, nadal widać co się dzieje, ale jakość nagrania przez tę mocno ciemną szybę trochę spada. Natomiast jeśli coś niestety się wydarzy, to kamera nawet w tak trudnych warunkach powinna zarejestrować takie nagranie, które pozwoli na odtworzenie przebiegu sytuacji. Okej, no i sami widzicie, jak to wszystko przedstawia się od strony praktycznej. Jest jeszcze kilka rzeczy, które musimy sobie omówić. Aplikacja na telefon. Oczywiście po wyjęciu tej kamerki z opakowania trzeba sobie pobrać aplikację 70mi na smartfona. Wtedy to wszystko sparować. No i dostajemy możliwość sterowania kamerą z poziomu smartfona. Ja też nie chcę w to tak długo wchodzić, bo tak naprawdę to wszystko, co możemy zrobić tutaj przy pomocy ekranu, możemy też zrobić przy pomocy smartfona, ale to jest jedno. Druga rzecz to właśnie te funkcje chmury. I tak, wracając jeszcze na chwilę do modułu UP04. Żeby on w ogóle działał, musimy tutaj oczywiście zapewnić łączność. Krótko mówiąc, musimy zamontować w nim kartę SIM. Ważne, żeby ta karta nie miała ustawionego pinu. No i też musicie wiedzieć, że on oczywiście działa jako zasilanie kamery, na przykład wtedy, kiedy samochód jest wyłączony. I też nie rozwodząc się, jest to skonfigurowane w taki sposób, aby po prostu nie rozładować akumulatora. I teraz co to daje w praktyce? To tak naprawdę zapewnia nam łączność z samochodem, czy w zasadzie z kamerą, z dowolnego miejsca, nieważne gdzie jesteście. Jesteście w domu, samochód stoi, na przykład, nie wiem, żona pojechała do galerii handlowej, możecie sobie zobaczyć podgląd na żywo, co w tej chwili dzieje się przy aucie. Jeśli ktoś, nie daj Boże, uderzy wasz samochód, tak jak na przykład teraz stoją na parkingu właśnie w galerii handlowej, to dostaniecie powiadomienie. Kamera to też oczywiście zarejestruje. I bardzo ważną rzeczą jest to, że rejestrowanie obrazu tutaj odbywa się zarówno z przodu, jak i z tyłu. Więc to jest takie małe centrum monitoringu, chociaż nie traktujmy tego jako centrum monitoringu na przykład swojego domu, bo nie do tego to służy. Zresztą producent tutaj ogranicza dostęp na żywo chyba do 30 minut dziennie. Więc to jest kamera samochodowa, a nie monitoring domu. Ale wracając, to jest naprawdę bardzo przydatna funkcja. Co możemy tutaj jeszcze sobie włączyć? No to na przykład tryb poklatkowy. Jak to działa? Kamera wykonuje co sekunda zdjęcie i każde 30 minut kompresowane jest do 1 minuty, co powoduje, że oszczędzamy miejsce na karcie pamięci. A obejrzeć możemy sobie to w zasadzie jako film. I też jeśli coś by się stało, no to to zostanie zarejestrowane. Dodam też jeszcze, bo tutaj mogą pojawić się jakieś wątpliwości, chmura 70mi jest darmowa. Z kolejnych ważnych rzeczy, które musicie wiedzieć przed ewentualnym zakupem takiego urządzenia. Mamy tutaj GPS. To pozwala nam oczywiście śledzić, gdzie jesteśmy, czy w zasadzie gdzie jest samochód, śledzić prędkość i tak dalej, więc jeśli ktoś tego potrzebuje, to tutaj to się znalazło. Nie znalazła się natomiast obsługa głosowa, więc jeśli z tego korzystacie, to miejcie tego świadomość, tutaj tego nie ma. Nie ma tutaj też na przykład kondensatora, tylko jest bateria, więc też musicie mieć taką świadomość. No jeśli coś by się niestety zdarzyło, jakaś kolizja, to kamera rozpocznie 5-sekundowe nagrywanie przed zdarzeniem i będzie to kontynuować przez kolejne 25 sekund. Ten film znajdzie się, że tak powiem, w oddzielnym folderze, nie zostanie nadpisany. Ale tak jak mówię, 5 sekund przed, 25 sekund po. Także przechodząc do podsumowania, myślę, że takie rzeczy jak GPS, jak HDR, jak funkcje chmury, jak ten 24-godzinny tryb parkingowy, który umożliwia tak naprawdę nadzór nad samochodem, nad tym, co wokół się dzieje, to są główne zalety tego urządzenia, które w mojej ocenie pewnie będzie hitem sprzedażowym, tak jak A500S. Szczególnie biorąc pod uwagę, że cena całego zestawu wraz z modułem UP04 nie przekroczy 1000 zł. To jest prawdopodobnie jeden z najtańszych, jeśli nie najtańszy zestaw oferujący te funkcje chmury i tego 24-godzinnego nadzoru nad samochodem. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym urządzeniu, czy jesteście nim zainteresowani. Może mieliście poprzednika, może zastanawiacie się nad przesiadką, także piszcie w komentarzach, ja postaram się na wszystkie, może jakieś wątpliwości, które się pojawią, odpowiedzieć. A z mojej strony na dzisiaj byłoby to już tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!